Komisji. Witam Państwa i otwieram 59. sesję Rady Dzielnicy Bemowo z dnia 15 listopada 2023. Bardzo proszę o zajęcie miejsc Państwa i bardzo proszę o ciszę. Rozpoczynamy obrady. Dzisiaj dużo punktów nie ma, aczkolwiek proszę o koncentrację wszystkich radnych. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Witamy tutaj burmistrza zaprzyjaźnionej dzielnicy Mokotów, pana Rafała Miastowskiego. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witamy. No i oczywiście nasz zarząd serdecznie z panią burmistrz Kieszkowską na czele. Szanowni Państwo, przechodzimy do porządku i tak mamy przyjęcie porządku obrad. Czy są jakieś propozycje zmian dotyczące porządku obrad? A, kworum, przepraszam bardzo, bo tego nie zrobiłem, ale generalnie czy są jakieś propozycje zmian? Kworum wiem, że mamy, bo mam listę podpisaną, także może procedujemy zgodnie z prawem. Ale tym samym bardzo proszę o wciśnięcie w aplikacji tej łapki, która wskazuje, że jest obecny się na posiedzeniu. I teraz jestem tutaj z małym problemem, gdyż nie mam informacji, kogo nie ma z Państwa. No, nie mam tabletu. No, a tylko na tablecie, tak? Aha, no dobrze. Dobra, kto z Państwa jest bez urządzenia elektronicznego? Nie, już chyba nie będzie to konieczne aż tak bardzo. Pani radna Joanna Wośko-Matryła potwierdza swoją obecność. Pan Robert Podpłoński potwierdza swoją obecność. Pan Kazimierz Szczerba potwierdza swoją obecność. Pan Marcin Wierzchowski potwierdza swoją obecność. Dobrze. Wszystko się zgadza? Dobrze. Szanowni Państwo, rozumiem, że nie ma propozycji zmian do porządku. W związku z tym są. Nie, jest. A jest autopoprawka. Nie. Przepraszam bardzo, no jest tutaj właśnie zarząd zwrócił się do nas z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej. No i proponuje się umieszczenie tego projektu uchwały jako punkt 4 porządku obrad. Szanowni Państwo, więc to tyle. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, to będziemy głosować ten materiał, który w zasadzie Państwo powinniście znać, ponieważ już parę dni temu go otrzymaliście. Więc bardzo proszę, kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. O, mam już podgląd, się bardzo cieszę. Pan Robert Podpłoński. Za, dziękuję bardzo. Pan Kazimierz Szczerba. Za, dziękuję bardzo. Pan Marcin Wierzchowski. Za, dziękuję bardzo. I pani Anna Wośko-Matryba. Za, dziękuję bardzo. Za 18 radnych, nikt nie był przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wprowadziliśmy ten punkt. Teraz cały porządek będziemy głosować po tych zmianach. Kto jest z Państwem za przyjęciem porządku po zmianach? Kto sprzeciw, kto się wstrzymał? I tak, pan Robert Podpłoński za, dziękuję bardzo. Pan Kazimierz Szczerba za, dziękuję bardzo. Pan Marcin Wierzchowski za, dziękuję bardzo. Pani Anna Wośko-Matryba nie ma chwilowo. Dobrze, dziękuję bardzo. Za 18 radnych, nikt nie był przeciw, się wstrzymał. Porządek został przyjęty i przechodzimy w takim razie do jego omawiania, czyli, punkt trzeci, czy przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Z tego, co widzę, to nie wniesiono uwag do projektu. W związku z tym będziemy głosowali przyjęcie porządku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Kurczę. Będę musiał zagłosować się sam analogowo, przepraszam, ale tak.
Pan Robert Podpoński za, pan Kazimierz Czerba za, pan Marcin Wierzchowski za, pani Jan, no, Jan nie widać, Jarosław Dąbrowski za. Za 19, radnych nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał do głosu. Protokół został przyjęty i przechodzimy do kolejnego punktu, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 uchwały budżetowej w brzmieniu druku nr 269. Kto będzie przedstawiał? Pani skarbnik, bardzo proszę. Pani Lifa Falkowska. A przepraszam, jeszcze pan burmistrz Kobierski chciał, wydaje mi się, omyłkę sprostować jakąś, tak? To dobrze, najpierw pan burmistrz Kobierski, a potem pani skarbnik przedstawi dalszy punkt. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, doszło do małej omyłki w materiale. Już to było omawiane na komisjach trzech, które się odbyły dzisiaj. Chodzi o zadanie dotyczące budowy kortów tenisowych, ponieważ jest to przenoszone zadanie na kolejny rok, bo nie wyszedł przetarg. Znaczy przetarg wyszedł, ale mieliśmy o 2 miliony za mało. Będziemy przetarg ogłaszać w następnym roku, ale w ramach tego doszło do zaokrąglenia sum w sumowaniu i o złotówkę jest, musimy po prostu pomniejszyć, jest to omyłka sumowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tą informację. Poproszę panią skarbnik o omówienie materiału budżetowego stanowiącego załącznik do uchwały. Szanowni państwo radni, w projekcie uchwały Rady zaproponowano zmiany w zakresie dochodów i tutaj Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty proponuje zmiany dotyczące kwoty 446 zł. Jest to zwiększenie dochodów. Jest ono planowane z podpisaniem umowy do projektu z funduszy europejskich. Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry Szkoły Podstawowej 82. Drugi rok. Świat jest w naszych rękach. Wspólnie możemy go uratować. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to w ramach Wydziału Administracyjno-Gospodarczego proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 205 147 zł i przeniesienie ich do Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmniejszenie również o kwotę 25 tysięcy i przeniesienie tych środków na 2024 rok do wydatków inwestycyjnych. I zmiana dotycząca zwiększenia środków finansowych o kwotę 2417 zł, które będą przeznaczone na zakup szyby okiennej w budynku urzędu. Są to środki otrzymane z tytułu świadczenia odszkodowawczego. W ramach Wydziału Zasobów Lokalowych proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 380 tysięcy złotych i przeniesienie ich do Biblioteki Publicznej. Będzie tu kwota 100 tysięcy złotych i do Bemowskiego Centrum Kultury 280 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o Wydział Ochrony Środowiska, w ramach wydatków bieżących wnosi się o przeniesienie kwoty 9609 zł. Przepraszam, czy ja mogę prosić o uwagę po prostu, bo nie można się skupić. Szanownych państwa radnych, dziękuję bardzo. Między zadaniami i paragrafami będą one przeznaczone na usuwanie awarii w ogólnodostępnych studniach oligoceńskich i czwartorzędowych. Jeżeli chodzi o Ośrodek Pomocy Społecznej, to tutaj jest propozycja przeniesienia środków między zadaniami i paragrafami w kwocie 50 tysięcy złotych. Będą one przeznaczone na montaż systemu kontroli dostępu w serwerowni OPS-u wraz z dostawą 40 kart dostępu oraz konfiguracji stref, zakup kanapy, foteli, łóżka regulowanego dla Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych. Na zakup sprzętu do czyszczenia powierzchni i środków czystościowych dla Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia wydatków o kwotę 280 tysięcy złotych. Są to środki przenoszone z Wydziału Budżetowo-Księgowego. Będą one przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych i pochodnych dla pracowników OWiRON-u, Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, a także na remont pomieszczeń sanitarnych i terapeutycznych OWiRON-u. Kolejna zmiana to zwiększenie wydatków o kwotę 205 147 zł. Są to środki przeniesione z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i będą przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, OWiRON-u i Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. W ramach Wydziału Oświaty i Wychowania w wydatkach bieżących proponuje się przeniesienie kwoty 425 619 zł między zadaniami i paragrafami. Będą one przeznaczone
na dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki. Jeżeli chodzi o dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, tutaj zwiększenie wydatków o kwotę 446 zł. Są to środki związane z planowanym podpisaniem umowy do projektu z funduszy europejskich. Dodatkowo przeniesienie między zadaniami i paragrafami kwoty 704 052 zł. Będą one przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zwiększenie wydatków o kwotę 4193 zł. Będą one przeznaczone również na wynagrodzenia w placówkach oświatowych. Zwiększenie wydatków o kwotę 170 tysięcy zł. Są to środki przeniesione z Wydziału Budżetowo-Księgowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w placówkach. I zwiększenie wydatków o kwotę 26 tysięcy zł. Są to środki przeniesione z Wydziału Sportu i Rekreacji. Będą przeznaczone na zakup strojów sportowych oraz sprzętu sportowego do szkół podstawowych. Wydział Sportu tym samym zmniejsza środki o tą samą kwotę 26 tysięcy zł i również będzie tutaj w dziale Sportu i Rekreacji zwiększenie dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 300 tysięcy zł. Wydział Nieruchomości proponuje zmniejszenie wydatków o kwotę 185 tysięcy zł. Będą one przeznaczone dla Biblioteki Publicznej, tu kwota 35 tysięcy zł i Bemowskie Centrum Kultury 150 tysięcy zł. W Wydziale Budżetowo-Księgowym proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 800 tysięcy zł i przeniesienie ich do Bemowskiego Centrum Kultury 50 tysięcy zł, Ośrodka Pomocy Społecznej 280 i Ośrodka Sportu i Rekreacji 300 tysięcy zł oraz do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty 170 tysięcy zł. Wydział Prawny proponuje zmniejszenie wydatków o kwotę 14 240 zł, przeniesienie ich do Biblioteki Publicznej. Bemowskie Centrum Kultury, zwiększenie dotacji podmiotowej w wysokości 480 tysięcy zł. Będą one przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wynajem lokali niezbędnych do prowadzenia zajęć kulturalnych. Biblioteka, zwiększenie dotacji o kwotę 199 240 zł i będą przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biblioteki. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, zwiększenie środków finansowych w kwocie 3476 zł z przeznaczeniem na zakup upominków dla mieszkańców uczestniczących podczas imprezy promocyjnej Choinka pod Choinkę. Zespół kadr, zwiększenie środków finansowych o kwotę 150 tysięcy zł. Jest to zwrot środków, które były przekazane w październiku bieżącego roku do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Będą one przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników. I Wydział Infrastruktury, zmniejszenie środków finansowych o kwotę 200 tysięcy zł. I to będą środki przeznaczone do zespołu kadr właśnie i 50 tysięcy do biblioteki. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to na zadaniu budowa ulica Piastów Śląskich na odcinku Osmańczyka-Waldorfa na terenie Fortu Bema zmniejsza się środki na zadaniu o kwotę 3 768 849 zł. W sierpniu bieżącego 2022 roku zawarto umowę na budowę ulicy z terminem zakończenia robót do 11 czerwca 2024 roku. Obecnie trwają roboty, a ze względu na opóźnienie tych robót przenosi się środki, które nie zostaną wykorzystane w 2023 na rok następny. Na zadaniu budowa ulicy Moździerzy zmniejszenie o kwotę 83 563 zł. Prace projektowe uległy opóźnieniu ze względu na to, że projektant ma trudności z uzyskaniem pozytywnej opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. W tej sytuacji przedłużamy termin zakończenia prac projektowych i przenosimy środki na rok następny w wysokości 83 563 zł. Ścieżka spacerowa i biegowa na Forcie Bema i tutaj zmniejszenie o 1000 zł w 2023 roku. Po zawarciu umowy z wykonawcą powstały oszczędności i przenosimy je na rok 2024 do zadania budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów. Taka sama sytuacja jest na zadaniu budowa ścieżki mineralnej zamiast błotnistego przedeptu na Forcie Bema. Również zmniejszenie o 1000 zł, również przenosimy je na 2024 do budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów. Rozbudowa szkoły podstawowej nr 316 przy Szobera.
Zmniejszamy środki o kwotę 1 171 579 zł. Oszczędności przenosimy na 2024 rok. Do zadania budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów. Na zadaniu budowa przedszkola przy ulicy Siemiatyckiej zmniejszamy środki na zadaniu o kwotę 7 784 840 zł. W związku z tym, że zawarto umowę w 2022 roku z terminem zakończenia robót do 30 września 2024 roku i nastąpiło opóźnienie budowy w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, ostateczny termin zakończenia tej inwestycji nie jest zagrożony, ale przenosimy te środki, które nie zostaną wykorzystane w 2023 roku, na rok 2024 do tego zadania. Na zadaniu budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ulicy Cokołowej, część pierwsza, zmniejsza się środki o kwotę 635 272 zł. W 2022 roku zostało wybudowane przedszkole, w 2023 roku realizowane są budowy związane ze żłobkiem i po zawarciu umów z wykonawcą na zadaniu powstały oszczędności, które przenosi się na rok 2024 do zadania budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów. Kolejne zadanie, wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku szkoły podstawowej nr 82. I tutaj mamy ulicę Górczewską 201. Na Komisji Budżetu i Finansów tutaj pan przewodniczący zwrócił uwagę, że jest błędny adres. W związku z tym dokonaliśmy już w aktualnej uchwale zmiany również nazwy zadania. Na wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku szkoły podstawowej nr 82 przy ulicy Konarskiego 20. A przenosimy 59 zł tutaj na rok 2024. Są to oszczędności, które powstały na tym zadaniu i do zadania przenosimy je budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów. Jeżeli chodzi o zadanie termomodernizacja budynku szkolniaczka na terenie szkoły podstawowej nr 150 przytomego 1, zmniejsza się środki na zadaniu o kwotę 31 165 zł. We wrześniu bieżącego roku zawarto umowę na docieplenie stropu nad parterem, elewacji i fundamentów budynku szkolniaczka z terminem zakończenia do 14 grudnia bieżącego roku. Po podpisaniu umowy powstały oszczędności i przenosimy je na rok następny do zadania budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów. W ramach Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty na zadaniu urządzenia kompensujące energię bierną w przedszkolu nr 435 zmniejszamy środki o kwotę 4193 zł. W związku z rozliczeniem zadania wnosi się o zmniejszenie tych środków i przeniesienie ich do wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych. W ramach zadania modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo Wydział Administracyjno-Gospodarczy proponuje zmniejszenie środków o kwotę 37 075 zł. Z uwagi na oszczędności powstałe po wyłonieniu wykonawcy przenosi się środki na rok następny, które również będą wykorzystane na wykonanie modernizacji kolejnych sekcji. Na zadaniu zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy zmniejsza się środki na tym zadaniu o kwotę 540 zł. Są to oszczędności powstałe po zakupie samochodu i przenosimy te środki do roku 2024. W ramach zadania modernizacja kortów tenisowych oraz budowa zaplecza wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ośrodek Sportu i Rekreacji zmniejsza środki na tym zadaniu o kwotę 6 083 864 zł. W materiale była końcówka 865, to jest ta zmiana, o której pan burmistrz wspominał. Jest to błąd zaokrąglenia kwot w arkuszu kalkulacyjnym. Natomiast w toku postępowania przetargowego nie wyłoniono wykonawcy w bieżącym roku. W przypadku ponownego ogłoszenia przetargu wyłoniony wykonawca nie będzie w stanie zakończyć realizacji inwestycji przed końcem bieżącego roku. W związku z tym przenosimy środki na przyszły rok. Jeżeli chodzi o dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych, to Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty wnosi o zmiany w rozdziale 801.01 Szkoły Podstawowe i tutaj proponuje się zwiększenie w planie dochodów gromadzonych o kwotę 20 tysięcy zł w związku z większymi wpływami z najmu pomieszczeń szkolnych, a środki planuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia, na odkurzacz, na pisaki kolorowe do tablic ściernych, na pendrive oraz zestaw arkuszy egzaminacyjnych dla ośmioklasistów.
Jeżeli chodzi o plan finansowy zakładu budżetowego, to w związku ze zwiększeniem dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 300 tysięcy złotych, Ośrodek Sportu i Rekreacji zwiększa również wydatki o tą samą kwotę, które będą przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup wyposażenia siłowni, komputerów, naprawę oświetlenia zewnętrznego wokół pływalni, montaż oświetlenia awaryjnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej, na realizację pierwszego etapu zaleceń ekspertyzy przeciwpożarowych, pływalnie, pielęgnację zieleni. To wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Poproszę teraz o wyrażenie opinii przez przewodniczących komisji, które opiniowały ten materiał. W kolejności poproszę Komisję Budżetu i Finansów, pan przewodniczący Artur Zygrzek. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Poproszę przewodniczącą Komisji Rewizyjnej panią Anetę Nowolecką. Komisja opiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Poproszę panią przewodniczącą Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego panią radną Magdalenę Gogol. Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Poproszę panią przewodniczącą Komisji Edukacji, panią radną Iwonę Łobodę o przedstawienie opinii. Komisja Edukacji zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Panią przewodniczącą Komisji Kultury, Sportu i Promocji, panią radną Annę Wosińską. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pana przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, pana radnego Macieja Bartosiaka. Komisja Ochrony Środowiska w zakresie merytorycznym zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Oraz panią przewodniczącą Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych, panią radną Joannę Wośko-Matryba. Opinia była pozytywna, dziękuję. Dziękuję uprzejmie. W takim razie otwieram dyskusję. Poproszę o wystąpienia klubowe. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, goście, Klub Koalicji Obywatelskiej popiera zmiany budżetowe zaproponowane przez zarząd. Zresztą jest to zrozumiałe, cieszy nas każda zmiana, która powoduje, że dodatkowe pieniądze uzyskują nasze jednostki i będą mogły zamknąć rok bez żadnych zaległości. Także popieramy. Dziękuję bardzo. Poproszę, czy są wystąpienia klubowe klubu BEM-ów o przyszłości? Nie widzę. Klub Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo. Staram się korzystać z systemu. Dziękuję. Klub Prawa i Sprawiedliwości niestety nie może podzielić pozytywnego nastroju związanego z tą zmianą. Pragniemy przypomnieć, że jest to, znaczy obecne tutaj państwo radni, obecna koalicja rządząca powinniśmy mieć takie w ogóle chyba hasło, że realizujemy zadania inwestycyjne przez zdejmowanie ich z budżetu, bo chciałem zauważyć, że z naszego budżetu, który już jest i tak potwornie okrojony inwestycyjnego, zdejmujemy kolejne 7 milionów złotych. Tłumacząc to jakimś takim mętnym przesunięciem w czasie, że coś tam się nie udało i teraz 7 milionów musimy przesunąć na następny rok i tak dalej, i tak dalej. Znaczy przy inwestycji przedszkola, która jest, no proszę mi powiedzieć, ile tam jest, około 20 milionów, prawda? No to jest 30% i to tak przesunąć to sobie o rok, to jest bardzo dużo w tej budowie. Więc jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Co prawda jest tutaj państwa zapewnienie, że to nie wpłynie na końcowy
na końcowy czas zakończenia tej inwestycji. Natomiast to jest pytanie, bo ja już wielokrotnie słyszałem od zarządu, że te przesunięcia nie wpłyną na czas oddania inwestycji, a jednak wpływały, ponieważ okazywało się, że te elementy, które przesuwaliśmy, wpływały na inne elementy, a tamte z kolei inne elementy wpływały na jeszcze inne elementy i docelowo wszystko się przedłużało o bardzo długie okresy. Dlatego tutaj chciałem jeszcze raz od zarządu prosić o potwierdzenie, czy na pewno nie będziemy mieli opóźnionego przedszkola na ulicy Siemiatyckiej. To jest dla mnie bardzo istotna odpowiedź. I też pytanie, czy to jest zadanie niewygasające, tak? W jaki sposób my te środki przesuwamy na następny rok? Bo też pragnę Państwu przypomnieć, że to przesuwanie środków na następny rok to też jest pewnego rodzaju zabieg merytoryczny, znaczy wokalny, tak? Słowny, bo nie ma czegoś takiego jak przesuwania pieniędzy na następny rok. Mamy budżet w tym roku i za jakiś czas będziemy przyjmować budżet na kolejne roki. Między tymi budżetami wprost nie przekładamy pieniędzy, tylko tam powiedzmy, że miasto może nam oddać to, co nie wydaliśmy, ale nie musi, bo potem może nam zabrać, więc to nie jest takie proste, a naszym zadaniem jest wydawać te pieniądze, które dostaliśmy na konkretny rok i to wydawać je w całości, a najlepiej jeszcze pod koniec roku prosić o dodatkowe pieniądze z innych dzielnic, w których były patałachy i nie były w stanie tych pieniędzy wydać. Natomiast niestety sytuacja jest taka, że to my oddajemy pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trochę słów takich z potocznego języka, zupełnie niepotrzebnie. Tak, tak, tak. Poproszę klub, czy klub Wybieramy Bemową ma wystąpienie swoje? Dziękuję uprzejmie. Do głosu zgłosił się pan Wojciech Klarzyński, proszę bardzo. Jeżeli ktoś z radnych chciałby zabrać głos, to proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Prawie że zrezygnowałem z tego głosu, bo chcę powiedzieć coś podobnego co Adam Niedziałek, że mamy budżet tego roku, który był 75 milionów, inwestycyjny, 75 milionów i teraz obracamy się pewnie poniżej połowy, z szansami poniżej połowy. I cóż można powiedzieć, no, zmiany zarządu i jakieś takie próby nie dały efektu. No znów jest tak, że wiele, wiele milionów nie jest wykorzystywanych. No i to znaczy, to są miliony niewykorzystywane z naszych podatków 2023 roku, niewykorzystane na Bemowie. Tak, one gdzie indziej idą. I to idzie tak, prawda, równo przez całą kadencję. Proporcja jest 1:3, 1:4. Tak. Wykonanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to zabranie głosu. Nie ma do dyskusji osób radnych, które się zgłosiły. W takim razie poproszę Państwa radnych i obsługę Rady o sprawdzenie kworum. Będziemy wciskali swoje urządzenia. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pytanie dotyczące budowy przedszkola przy ulicy Siemiatyckiej. Opóźnienie było związane z tym, że nie można było wyciąć drzew, przedłużało się wydanie decyzji o wycince. Natomiast wykonawca twierdzi, że termin realizacji nie jest zagrożony, ponieważ te środki zostaną spożytkowane jak najszybciej. Prace trwają do końca sierpnia, z tego co pamiętam. I jest termin realizacji tego zadania. Jeżeli chodzi o środki na inwestycje w tym roku, to chciałabym jeszcze przypomnieć o tym, że w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji inwestycji na Chrzanowie musieliśmy przesunąć środki z 25 roku na 23. W związku z tym w dalszym ciągu mamy taką samą kwotę na inwestycje, jak była planowana. Ponad 20 milionów złotych przesuwaliśmy z 25 roku i z 24, tak żeby można było zapłacić za te prace, które zostały wykonane ponad harmonogram założony na początku przy podpisywaniu umowy. Dziękuję bardzo.
W takim razie jeszcze raz poproszę Państwa o... Proszę ad vocem pan Adam Niedziałek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy ja powiem w ten sposób, nie chcę rozwijać tej dyskusji, natomiast tłumaczeń Wydziału Inwestycji, dlaczego inwestycje nie idą tak, jak iść powinny, słyszałem już bardzo dużo. I to też mnie nie przekonuje, pani burmistrz, a już powiem, no proszę nie machać na mnie ręką, bo to jest bardzo nieeleganckie. Ja w życiu bym na panią ręką nie machnął. No ja wiem, ale no wiem, że to boli, ale niestety trzeba wysłuchać. Znaczy, gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że to jakieś musiały być strasznie małe drzewa i strasznie szybko urosły, no bo wykonawca nie zauważył, że tam rosną duże drzewa, one tam musiały bardzo długo rosnąć, więc wszyscy wiedzieli, że one tam są, więc w jaki sposób wykonawca był zdziwiony, że je trzeba wyciąć i nie był w stanie tej decyzji w czasie i tak dalej zorganizować, tego nie wiem i nie jestem w stanie sobie w żaden sposób tego wyobrazić, no bo jak się planuje inwestycje, no to wiadomo, że rosną drzewa, a jak wiadomo, że rosną drzewa, to wiadomo, że trzeba mieć decyzję na ich wycięcie i takie rzeczy robi się z odpowiednim wyprzedzeniem, w odpowiednim sposób i tak dalej. A jeżeli są jakieś problemy proceduralne, to też pragnę przypomnieć, że odpowiedzialność polityczną w Urzędzie Dzielnicy Bemowo ponosi Platforma Obywatelska razem z koalicjantami, zwana Koalicją Obywatelską, a odpowiedzialność polityczną w mieście stołecznym Warszawa ponosi również państwa obóz polityczny. Więc na pewno były jakieś możliwości przyspieszenia delikatnie tej decyzji bez jakiegoś tam naciągania prawa, bo nie o to tutaj chodzi, tylko chodzi o to, żeby wydatkować pieniądze w czasie. Więc ja mówię, że absolutnie nie przyjmuję tłumaczenia, że kogoś zaskoczyła sytuacja, że trzeba wyciąć drzewa, bo drzewa na pewno stały tam od bardzo dawna i wszyscy wiedzieli, że one tam są. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze bądź zarządu chciałby wziąć udział w tej dyskusji? A nie widzę, bo tu... Pani burmistrz, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Wydaje mi się, że uzasadnienie do przesunięcia kwoty w związku z budową przedszkola przy ulicy Siemiatyckiej zostało sformułowane w sposób bardzo wyraźny, a mianowicie nie można było dokonać wycinki drzew od razu po uzyskaniu decyzji, którą wydawał marszałek województwa mazowieckiego z uwagi na okres lęgowy ptaków. I to wynika z przepisów ustawy. Proszę. Przepraszam, muszę, bo się uduszę. Pani burmistrz, a proszę mi powiedzieć taką rzecz. Czy okresy lęgowe ptaków w tym kraju są jakąś tajemnicą owiane i na etapie przygotowywania harmonogramu budowy nie było wiadomo, że takie coś wystąpi? Znaczy, proszę, znaczy ja nie chcę się czepiać szczegółów, bo to jest małostkowość, to jest nieeleganckie i tak dalej, ale proszę mi nie tłumaczyć, że to są niemożliwe do przewidzenia przyczyny, dzięki przez które musimy przesunąć 7 milionów złotych, bo one były możliwe do przewidzenia i można było podjąć działania, które by spowodowały, że to się nie wydarzyło, a państwo ich nie podjęliście. I trudno, już zostawmy, już ciszej nad tą trumną, jedźmy dalej. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, wszyscy wiemy doskonale, jak wygląda proces inwestycyjny. Jest rozpisany przetarg. W wyniku tego przetargu możemy podpisać umowę. Czasem przetarg trwa bardzo krótko, ponieważ zgłaszają się 2-3 firmy, a mieścimy się w środkach, które zostały zaplanowane na daną inwestycję. Czasem jednak niestety okazuje się, że przekraczamy zaplanowane środki, musimy te pieniądze uzyskać tak, aby można było wybrać którąś z ofert, najniższych ofert. Czasem bywa też tak, że firmy, które nie wygrały, a mają interes prawny, występują na drogę postępowania sądowego po to, aby móc zakwestionować decyzję zamawiającego. Tak więc trudno nam jest określić, szanowni państwo, kiedy zostanie podpisana umowa. Niezbędnym warunkiem do tego, aby można było rozpocząć prace budowlane, była wycinka drzew. Po podpisaniu umowy natychmiast wykonawca, ponieważ to jest akurat jedno z podstawowych obowiązków wynikających
z naszej umowy, ale także z naszej ustawy, z ustawy, wystąpił do marszałka województwa o wydarzenie zgody, czyli wydanie decyzji na tę wycinkę. Decyzja została wydana, ale nie można było wyciąć tych rzek tak długo, aż nie minie okres lęgowy. Dopiero po tym momencie, po tym terminie zostało to dokonane i prace ruszyły. A jeszcze raz chciałabym podkreślić, że wykonawca nie widzi, tak naprawdę nie widzi zagrożenia na realizację tego zadania, czyli oddanie do użytkowania w przyszłym roku zgodnie z terminem, który został wskazany w umowie. Dziękuję. Nie widzę pozostałych. Zaraz, jeszcze chwilę. Okej. Dobrze, w takim razie kończymy dyskusję. Chciałbym ponownie sprawdzić kworum. Poproszę Wydział Obsługi Rady o uruchomienie głosowania. Państwo radni potwierdzają swoją obecność. Ja spytam się tylko z tego, co zapamiętałem, radnych, którzy nie mają urządzeń elektronicznych. Barciński Krystian jest obecny. Masz, tak? Dziękuję bardzo. Przepraszam jakby, ale to ja jestem tutaj. Bartosiak Maciej? Jest, tak? A to ja mam źle zaznaczone. Okej. Robert Podpłoński jest obecny. Marta Sylwestrzak też jest obecna. Kazimierz Szczerba jest i pan Wierzchowski Marcin również. Pani Iwona Łoboda. Dobrze, jeszcze poproszę panią Joannę Włośko-Matryba, jest obecna. I pani Kalina Molka. Jest urządzenie, a wszystko, okej, dziękuję bardzo. Mamy wszystko, dziękuję. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2023 w brzmieniu druku nr 269. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dobrze, poproszę panią radną Czerską Patrycję. Jak głosowała pani? Bo nie ma. Dziękuję bardzo. To nie jest jakieś tajne głosowanie, no nie ma żadnego rodzaju. Pani Iwona Łoboda. Dziękuję bardzo. Pan Robert Podpłoński. Dziękuję bardzo. Pan Kazimierz Szczerba. Za. I pan Marcin Wierzchowski. Przeciw. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję państwu radnym. Wszyscy oddali głos. Za 14, przeciw 8. Dziękuję bardzo. Uchwała budżetowa została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 5 dzisiejszego posiedzenia. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu dzielnicy Bemową Miasta Stołecznego Warszawy. Druk numer 267. Tak, 267. Czy ktoś będzie to omawiał? Projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi wpłynął do Rady Dzielnicy Bemowo w dniu 30 października 2023 roku z Biura Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dotyczy nadania nazwy ulicy Żeńców
drodze w dzielnicy Bemowo biegnącej na północ od ulicy Szeligowskiej w granicach działek ewidencyjnych kolejno numer 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 12/11, 12/16 i 16/3 w obrębie 6-13-05 nadanie nazwy ulicy Żeńców zostało zainicjowane działaniami Urzędu Dzielnicy Bemowo celem upamiętnienia nazwy ulicy, która już wcześniej funkcjonuje na Bemowie. Czy ktoś z zarządu chciałby zaprezentować ten materiał? Dziękuję bardzo. Pan zastępca burmistrza Jakub Gręziak. Zapraszam tutaj do nas. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zebrani goście. Jeżeli chodzi o kwestię tej uchwały Rady Miasta, o którą zostaliśmy poproszeni o opinię, dotyczy ona nazwy ulicy, odcinka ulicy nienazwanej do tej pory na Chrzanowie. Cofnijmy się troszeczkę kilka lat wstecz, 15 lat temu mniej więcej, gdy powstawała trasa S8, z mapy Górcy zniknęły dwie ulice Brzeżek i Żeńców. I z automatu te ulice zostały wtedy wpisane do banku nazw ulic. Na przestrzeni ostatnich kilku lat mieszkańcy Górc zwracali się do Wydziału Kultury, jak i bezpośrednio do mnie z prośbą o przywrócenie tych historycznych nazw i propozycja jest taka, wpłynął wniosek od jednego z deweloperów, Next City, który realizuje swoją inwestycję na Chrzanowie i z prośbą o wskazanie nazwy ulicy, czego efektem jest ten projekt uchwały nazwania ulicy Żeńców dla drogi 12 KDD na Chrzanowie. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię na temat tego punktu panią przewodniczącą Komisji Kultury, Sportu i Promocji, radną Annę Wosińską. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy są wystąpienia klubowe? Nie widzę wystąpień klubowych. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza się do zabrania głosu? Również nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy, druk nr 267, z zaznaczeniem, że proponuje się pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Proszę o uruchomienie głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani Patrycja Czerska. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Pani radna Iwona Łoboda. Dziękuję. Pan Robert Podpoński. Dziękuję bardzo. Pan Kazimierz Szczerba. Dziękuję bardzo. I pan Marcin Wierzchowski. Dziękuję. Czy wszyscy radni oddali głos? Dziękuję uprzejmie. Poproszę o przedstawienie wyników. Za głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymał się 1. Radny, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Numer 6, interpelacje i zapytania radnych. Czy nie widzę żadnych radnych, żeby zgłaszali się tutaj. Jestem, czyli pan Maciej Bartosiak. Nie? Okej, dziękuję bardzo. W takim razie zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 7. Wolne wnioski i informacje. Informacja z mojej strony jest taka, że ostatnia w 2023 roku sesja planowana jest na 13 grudnia bieżącego roku.
Wolne wnioski. Do dyskusji zgłasza się pani przewodnicząca Magdalena Gogol. Zapraszam w takim razie tutaj do nas na mównicę. Wczoraj na połączonych komisjach inwestycji, ładu przestrzennego oraz edukacji poruszaliśmy kwestie związane z realizacją projektu budowy szkoły na Chrzanowie. Na dwa pytania nie uzyskaliśmy wczoraj odpowiedzi. Bardzo bym prosiła panią burmistrz o uzupełnienie informacji w kwestii wyposażenia szkoły oraz w kwestii dojazdu do przyszłej szkoły komunikacją miejską oraz samochodami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę panią burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o wyposażenie szkoły na Chrzanowie. Środki są zapewnione, natomiast wszystkie oszczędności, przepraszam, wszystkie wolne środki, które są, mamy po różnego rodzaju inwestycjach i zadaniach, są przekazywane właśnie na szkołę na Chrzanowie. Gromadzimy te środki z uwagi na to, że są, no w dalszym ciągu jest inflacja, to oznacza, że no, musimy mieć zapewnione pieniądze na godne wyposażenie tej szkoły. Będzie to duża szkoła, nowoczesna szkoła i dlatego chcielibyśmy także, żeby wyposażenie, meble, urządzenia były z najwyższej półki. To jeżeli chodzi o szkołę na Chrzanowie. Natomiast jeżeli chodzi o dojazd do tej szkoły, rzeczywiście jest problem, czy też sprawa związana z chodnikiem przy ulicy, w ulicy Szeligowskiej. Na dzisiaj według informacji, którą zyskaliśmy z EDM-u, nie jest, wybudowanie tego chodnika nie jest warunkiem niezbędnym do tego, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Natomiast wszyscy oczywiście doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kwestia bezpieczeństwa dla naszych dzieci podczas drogi do szkoły jest priorytetowa i razem z EDM-em, który na tym odcinku jest właścicielem, jest zarządzającym tą drogą, razem staramy się wypracować taką decyzję i takie rozwiązanie, które będzie najlepsze i tak, aby w momencie, kiedy szkoła zostanie uruchomiona, był zapewnione bezpieczne dojście do szkoły dla dzieci właśnie przez ulicę Szeligowską. Dziękuję bardzo za informację. Pani, wszystko? Dziękuję uprzejmie. Nie mam więcej żadnych informacji ani zgłoszeń. W takim razie w ostatniej chwili, proszę bardzo, pani radna Marta Sylwestrzak. Jeszcze idąc za ciosem, doprecyzowania tej wczorajszej komisji na prośbę radnego Oborskiego. Chciał uzyskać informację, kiedy ruszają zapisy do żłobka na Cokołowej, kiedy żłobek tam ruszy. I ewentualnie, które szkoły w tym roku prowadzą zimę w mieście? Czy ktoś odpowie? Nie wydaje mi się, żeby żłobek był w zasobach dzielnicy Bemowo. Natomiast zima w mieście, czy pani naczelnik może coś nam powiedzieć na ten temat? Może. Zapraszam bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w tej chwili jesteśmy w trakcie potwierdzania i ustalania, czy nasze potrzeby będą mogły być zrealizowane w dwóch konkretnych adresach. To znaczy, my typujemy dwie szkoły, ale jeszcze czekam na potwierdzenie ze strony szkoły, więc ta informacja nie jest w żaden sposób na tę chwilę wiążąca. Myślimy o szkole 357 przy Zachodzącego Słońca i o szkole 316 przy Szobera. Niemniej jednak nie jest to informacja jeszcze potwierdzona ani ze strony szkoły, ani też zgłoszona do Biura Edukacji, no tak ostatecznie. Taka z naszej strony jest propozycja i taki jest plan jako Wydziału Oświaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę żadnych zgłoszeń. W takim razie zamykam dzisiejsze posiedzenie sesji. Dziękuję państwu za obecność i zapraszam do aktywnego uczestniczenia w pracach Rady Dzielnicy. Dziękuję bardzo.